co zrobić, żeby taka choinka nam się po świętach przyjęła, na przykład w ogródku? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czy choinka jest rosnąca bezpośrednio w doniczce przez cały czas, czy ona jest wykopywana z gruntu. Bo porównajmy sobie na przykład świerk i jodłę. Jodło ma taki palowy system korzeniowy w dół, który no niestety, żeby zmieściła się w doniczce, to po prostu ten największy korzeń musi być przycięty. Na pewno dłużej ona postoi w domu niż cięte drzewko, no aczkolwiek ten korzeń na pewno ogranicza nas tu miejsce w doniczce. Rozumiem, że ze świerkiem jest łatwiej. Ze świerkiem jest łatwiej, bo świerk ma bardziej system korzeniowy, taki rozłożysty na boki i tu jest na pewno zdecydowanie większa szansa, żeby się przyjęła. No i pewnie też zależy to od rozmiaru. Lepiej wybierać mniejsze choinki? Generalnie standardowo, nawet jeżeli ktoś kupuje od nas choinkę z gruntu na wiosnę, czy na jesień, czy teraz właśnie zimą, to polecamy zakup jednak choinek takich właśnie metr, maksymalnie 1,30 m, no już góra do 1,50 m. Wyższe choinki, no dużych, jak to się mówi, dużych drzew się nie przesadza. A czy jest jakiś sposób na to, żeby sprawdzić, czy ta nasza choinka rosła od początku w doniczce, jak jesteśmy powiedzmy gdzieś w takim kiermaszu w mieście? Powiem szczerze, no najlepiej zapytać tutaj sprzedawcę i liczyć na jego uczciwość, bo tak naprawdę wyciągnąć choinkę z doniczki, no może nam się ta cała ziemia wysypać. Oczywiście można ją spróbować wyciągnąć z doniczki, ale tutaj, tak jak mówię, no najlepiej zapytać.